Podobnie jak w całym kraju, mieszkańcy miasta starają się jak mogą, by pomagać. Robią to przez zbiórki darów, poprzez udzielanie dachu nad głową, na każdy możliwy sposób. Są też na dworcu PKP. To, co się dzieje na dworcu PKP, bo tam bywam, no to rzeczywiście dusza się raduje, jak widzę te osoby, które pomagają, wolontariusze, którzy są tam od samego początku. Oczywiście Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Są kanapki, są napoje, soczki różne, a to pączki ktoś przywiezie z Cymesu, a pan Bagiński przywiezie zupę jakoś. I to jest fajne, to jest fajne. Przyjeżdżają specjalnie osoby wieczorem, nawet o 20, po 21, jak przychodzi ten pociąg, swoim samochodem i oferuje pomoc tym uchodźcom, żeby przewieźć gdzie, czy to do domu studenta, czy na halę OSIR, czy nawet chcą zabierać do domu, żeby z rana przywieźć tutaj na ten autobus, który przygotowujemy. To naprawdę świadczy o tym, że tej empatii, tej solidarności z Ukraińcami nam tutaj nie brakuje. Prezydent Renkiewicz ma jednak świadomość, że pomoc obywatelom Ukrainy będzie potrzebna długofalowo. Jak zdaję sobie sprawę, że te problemy są dopiero przed nami, bo taki zryw, takie pospolite ruszenie, to my mamy gdzieś tam w genach jako Polacy, natomiast to są długie miesiące, być może lata, w jaki sposób zagwarantować, zabezpieczyć dach nad głową dla tych osób, które tutaj zostaną i jak no, dać im pracę, dzieci, opiekę objąć, zabezpieczyć edukację. To są wyzwania, które dzisiaj stoją przed naszym miastem, przed wielkimi miastami polskimi, bo największy problem, tak jak Państwo widzicie, jest w dużych aglomeracjach, dużych ośrodkach miejskich, bo tam Ukraińcy myślą, że to jest wielki potencjał, wielkie możliwości i z pracą i tak dalej. Natomiast teraz MSWiA i również wojewodowie proszę, apeluję, żeby no, rozlokowywać po mniejszych miastach i tutaj my jesteśmy przygotowani. Natomiast wydolność naszego miasta jest no, taka, jaka inna. Między innymi dlatego suwalski samorząd zapytał miasta partnerskie Grand Saint i Warren, czy byłyby gotowe przyjąć do siebie kilka rodzin. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź, bo być może łatwiej byłoby tam o miejsce zamieszkania i o pracę dla tych osób. Prezydent Renkiewicz zaapelował również do mieszkańców Suwałk dysponujących mieszkaniami o zgłaszanie się. Wskazał, że w akcję pomocy w zakresie zakwaterowania zaangażowały się już suwalskie parafie, dając uchodźcom dach nad głową. Miasto zapewniło już uchodźcom bezpłatną komunikację, a teraz myśli o kolejnym kroku – umożliwieniu wydawania im suwalskiej karty mieszkańca. Powstał już projekt takiej uchwały, a Rada Miejska podejmie w tej sprawie decyzję pod koniec marca. Jest też kolejny pomysł. Suwalczanie, którzy dadzą do dyspozycji posiadane mieszkania, mogliby zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości. Nad takim rozwiązaniem pracuje aktualnie skarbnik miasta, poinformował prezydent.